Jesteśmy w Parku Błonie w Łowiczu, gdzie odbyła się kolejna edycja sobotniego parkrunu, a z nami zdobywca trzeciego miejsca, choć tak naprawdę nie o miejsce tutaj chodzi, prawda? Prawda, prawda. Po dobrą zabawę, najważniejsza jest zabawa. Który to jest dla pana parkrun? 20. 20, bardzo ładny wynik. A jak pan tutaj trafił? Jakie były motywacje dołączenia do inicjatywy? W sumie to przez przypadek się dowiedziałem, bo po prostu sobie biegałem po Błoniach, spotkałem jakieś takie panie, które też w zasadzie tak wcześniej biegały, bo teraz już na emeryturze są. No i po prostu im powiedzieli, że taki bieg tutaj się odbywa o 9. Raz przyszedłem, się dowiedziałem co i jak, no już później przyszedłem właśnie z tym skanerem, żeby już jako taki profesjonalny, już tutaj prawowity biegacz tutaj biegać, żeby się zaliczały te czasy i parkruny ukończone. No i tak biegam od września. Czyli jak rozumiem, biegał pan już wcześniej, tylko przypadkiem trafił pan na uczestników parkrunu i po prostu przyłączył się pan do inicjatywy. Tak, tak. Mhm. A czy teraz właśnie w tej grupie biega się fajniej? O wiele fajniej. O wiele lepiej się biega w grupie, bo jest większa motywacja. Tak jak się biega samemu, no to tak właśnie się zrobi tam kilometr, może dwa, ale pięć to ciężko jest właśnie. Więc co? Jak się biega z kimś, to jest duża bardzo motywacja. No właśnie, a ten parkrun odbywa się co tydzień, więc jest też szansa na taką regularność. Co by pan powiedział osobom, które jeszcze w jakiś sposób się wahają, czy tutaj przyłączyć się do biegaczy? No, to wszystko jest darmowe, to jest bardzo fajna inicjatywa. Właśnie zawsze po biegu najczęściej są jakieś woda na przykład, albo jakieś cukierki, albo ktoś jakieś owoce przynosi, jak ma urodziny, więc to jest bardzo fajna sprawa. Też no, można się z ludźmi spotkać, porozmawiać, więc jak ktoś na przykład ma po prostu problem z wychodzeniem z domu, żeby sport uprawiać, no to mega sprawa.